Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mister Sory i witam was w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulator 2. Zanim przyjdziemy, już jesteśmy w tirze, ale zanim pojedziemy, muszą być ogłoszenia parafialne. Jeśli chciałby ze mną nagrać jakiś youtuber, niech napisze w komentarzu dyskusji na fejpie poczcie. Wymagania to escape, minimum 12 lat i musisz mieć film na YouTubie. Nieważne jakiej długości, nieważne o czym, byleby był. Zostaw łapkę w górę, komentarz na dole i suba. Jeżeli gdzieś bym popełnił jakiś błąd, czy źle napisał, czy coś tam wiecie, to poprawcie. Postaram się ten błąd poprawić. No. I trochę jestem chory, na treningu się załatwiłem, tak trochę kaszlę. To więc sorry, od razu mówię. I jeszcze za pamięci powiem wam, jeśli chciałby ktoś wykonać dla mnie intro, to też niech może zrobić, udostępnię jego kanał, jak zrobi, zaprezentuję w jednym filmie, a w drugim będzie jako pierwsze, wiecie, nie? No normalnie intro i w mój film. No. I tam możecie pisać w komentarzu dyskusji na poczcie Escape'ie. Wszystko będziecie podane, mieli w opisie, więc czytajcie opis, bo to ważne. No i dobra. Jesteśmy, jak mówię, już nie mam własnego tira, że tam na czyjeś zlecenie. I wyjeżdżam z Köln, jadę do Leipzig, trochę koło Leipzig, ale będę wjeżdżał do Leipzig, żeby sobie zaliczyć miasto. No. Jest 12. 12, będę musiał się zatankować, że zbiorniki ciśnieniowe 22 tony do Leipzig, jak mówiłem, i 12 tysięcy mniej więcej za dowiezienie. I tak wygląda. No, i dobra. Możemy jechać. Puścił nas, to jedziemy. Czym ja jadę? Mercedesem. W Euro Truck Skandynawia już nie ma żadnego majestika, jest tylko po prostu Mercedes. Tak, w Euro Trucku Skandynawia? Nie wiem, miało być podobno. Więc miało być, tak? No. Dobra, skręcamy w prawo. Zobaczcie tak z bliska tą drogę, jak to ona się prezentuje. Autostrady pewnie. Znaczy autostrady, no. To zrobić takie życie. No, wcześniej nagrywałem film. Wcześniej. Teraz nagrywam to wcześniej, bo nagrywam o 9:30. No ale wcześniej nagrywałem film, niestety ATS-a mi wywaliło i no i po prostu wiecie, no nie mogłem to tak nagrać. Miałem problem i niestety film poszedł się. No. Dobra, podjeżdżamy w lewo, bądź w prawo, ja w lewo. No i zaraz po tym nagraniu idę grać w CS-a. Dobra, skręć tylko, jadę na autostradę.
osłonkę. No. Miałem wygranych 9 rankedów i w tym 3 przegrane, nie? Już miałem chodzić do Silvera, ale przydarzyły się 5 przegranych pod rząd, nie? Raz dostaliśmy 16-1, to było 14-0, to się wkurzyłem, wszystkich sam poszedłem, zabiłem, nie? No i zrobiłem 14-1, no i tak przegraliśmy 16-1, to było wiadomo, że przegramy tak czy tak, ale wiecie, no 5 rankedów pod rząd i mam teraz 9 na 8. 9 wygranych, 8 przegranych, kiepsko, jest masakra. Więc zobaczymy, jak to będzie. Normalnie GTA jak jest. Dobra, to nie wiem. Wczoraj jeździłem jak w GTA. Tak szybko, wiecie, samochodami rozbijałem w ogóle. Tak było. No, nie wiecie, nie chodzi tylko, że zaliczyć kolejne miasto, że tak powiem. Masakra. Załatwić się w maju, w połowie maja. Być chorym to już jest porażka. Oj, sorry, się zagapiłem, bo budzik włączam. Dobra, włączam. Masakra jakaś. No, nagrywam to w piątek, a w niedzielę mecz mam. Nie wiem, czy ja to rzucę. Jak rzucę, to nie wiem w ogóle, jak to tam się to będzie słychać, to bo jest jakaś tragedia. Nie mogę normalnie, nie mogę normalnie mówić. Zaraz, nie. W każdym momencie muszę tak robić. Wiecie. Jeśli na stację by się dało zatankować, stacja będzie. Do 10 mniej więcej nagram odcinek. Nie wiem, plan zrobić całą trasę, ale... Ale... dzisiaj to nie dam rady po prostu. Niestety, no, sami słyszycie. Mam ten dwa skiny w czasie. Będę musiał coś kupić, znaczy kupić w CS-ie, kupię klucz, żebym mógł sprzedawać normalnie na rynku, bo inaczej nie mogę, jak nie sprzedam albo kupię, wiecie, czegoś tam na Steamie. Zatankujemy się, żeby mógł sobie do końca spokojnie jechać. Fajna prędkość, szkoda, wiecie, to szkoda tę prędkość zmniejszać, no ale muszę niestety. Dobra, tankujemy. No i możemy jechać do końca już spokojnie. Paliwa nam nie zabraknie.
teraz może trochę filmiki będą się częściej ukazywały, może. Ja zapewniam, że będę częściej. Będę miał trochę ciszej w domu i mam będę miał trochę więcej czasu, może. Właśnie może. O. Byle do wakacji. Bo już szkoła, sezon też już mnie męczy. Kończony z tym sezonem. W piłkę nożną i to już, wiecie, się tak obrywa trochę organizm. Ja to czuję po sobie. Jeszcze zostało nam 4 mecze. Jeszcze miesiąc. Jeszcze mamy, będziemy mieli turniej. Więc... I w piłce jest robota i w szkole jest robota, nie? Nie. Tak nie jest to łatwo wszystko ze sobą pogodzić. Niestety. Ciężarówka. Już wiem, dlaczego nie mówi się tir na ciężarówkę. Bo tir oznacza... Znaczy, to nie pamiętam dokładnie co oznacza, ale to oznacza jakby przyjemności drogowej, nie? Od, wiecie, od tirówka. I dlatego tir bardzo irytuje tych, co jeżdżą ciężarówką. I już będę się starał mówić ciężarówka. Bo też to może być mój przyszły zawód. Ciężarówka właśnie. Będę myślał nad nim. Ale wiecie, ja się do zawodu mam jeszcze trochę. Więc na pewno plany ulegną zmianie. No na takim drogach to się mogę jeździć, bo się fajnie jeździ. No. No i sorry za mój głos oczywiście, bo ciężko jest to oglądać. Znaczy oglądać nie, ale słuchać. No ale... No niestety. W najbliższym czasie nic nie poradzę na to. km jeszcze 4 godziny jazdy. Więc zostało mniej więcej 20 minut nagrywania. Więc może dojedziemy, może nie, zobaczymy. Powinny to robię. Będę się starał dojechać. 130. Okej. Trzeba jechać szybko, przełykać te kilometry. Jakieś roboty drogowe. No, skasowaliśmy kolejkę, ale zostaliśmy. Okej. 2% uszkodzeń, 8%. Okej. Wiecie jak ja jeżdżę, więc to żadna nowość. Gdyby zależało mi na ładunku, to bym tak nie jechał. Jak mi nie zależy na ładunku, to bym tak jeżdżę. To 85 km. Chciałem zwolnić trochę, bo tego przywalił, co jedzie teraz przede mną.
No chyba dojedziemy w tym odcinku do tego Liedzik. Tylko się napiję teraz, czekajcie. Dobra. Możemy jechać dalej. Mineralna woda najlepsza. Nie ma jak mineralna woda. No myślę, że dojedziemy w tym odcinku. Gdybym jechał takim tempem, to tak. No już chyba 3 czy 4 czynnicze zrobiło, więc odcinek będzie chyba troszkę dłuższy. No ale... To są bez różnicy, jaki odcinek długi, bo i tak troszkę będzie się dłużej renderował, no i trochę się będzie dłużej rzucał, no ale to wiecie. Jak się zrenderuje... odcinek... To tak wychodzi mniej więcej 200 minut na nagrywanie, czyli macie... No 3 godziny. To ponad troszkę. Tam około dajmy 4. Rzucanie filmu z moim internetem i zrenderowaniem, więc... Renderowanie z Camtasią sporo trwa. Format faktury było szybciej, ale on nie renderował do takiej jakości. Może dlatego. Bo to 720p wam renderuje. Myślę, że wystarczy. Mogło być zawsze lepiej, no ale... To 32 na godzinę, okej. Gita. Szkoda, że jeszcze się strzelać nie da, to było dobre. No, będę się zwolnić. Niestety. Wspaniale. Bo wczoraj to w ogóle jeździłem jak chciałem. Dobrze, że tego nie widzieliście, bo była masakra. Co się działo? BCB BCP 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 Dobra, zmieniamy. Wolni, koleś i tyle. Ja jadę. Tak wielu musi u nas w kraju jeżdżą. Przepuszczą go i tyle. Tak się nie zdarza. Ja tak robię w realnym... znaczy ja tak robię w tym, w wirtualnym świecie. No bo można, ale w realnym życiu tak nie. Andatik czy nie? Nie mam andatiku, to cud. No nie jechałem tak szybko, ale... Ale...
jednak jadę prosto. No mogłem tu zjechać, bo to... mogłem tu zjechać, mogłem. Andrzej, no i co zrobiłeś, Andrzeju? To był Marcin na pewno. Przez Marcina, wszystko i Andrzeja. Ja wam mówię. Teraz jadę, to wezmę pomoc drogową. O, znowu cięcie było. Co muszę zjechać, to jak tu? Dobra, i będę wziął pomoc drogową, żeby mnie teleportowała do tego miasta, żeby okryć się. Widzicie, jak startowaliśmy, ja... Startowaliśmy. To mieliśmy dojechać o godzinie 20, no teraz będziemy trochę później. Ale, o, nawet i wcześniej będziemy. No, ale z moją jazdą byśmy byli na 18, to jest teraz na 19. Gdybym chyba musieli skręcić w lewo. Nie, czekajcie, w prawo. Dziwne. Ale okej, okay, w prawo to w prawo. Teraz w lewo. Znowu w lewo. Teraz w prawo, ale siadł. No, jesteśmy już na tym miejscu. Dojeżdżamy, tylko skręć w lewo. W lewo. W lewo. Naciskamy Enter i OK. Pokaż rezultat. Dobra robota. 12300. Rynek pracy. Zaczynamy tego. Tu nie. Łodzo. Karalizę. Chemikalia, jakby ta stąd. I czym idziemy? Czy? Da. It's super. Space. Majestic. Majestic. Da. Skala. Skala tu. To tu mam 506. Dobra, więc bierzemy chemikalia 19 to. Poczekamy, aż się załaduje. Dobra, jesteśmy. Tak, ja tylko tutaj podjadę. Tak załadunek wygląda. Wtedy wiozłem kasę, tam 20, są teraz 19, są jakieś wiozłem, no okej. Okay. Jeżeli... To będzie koniec odcinka. Jeżeli ci się podobało, zostaw łapkę w górę, komentarz na dole i suba. Jeżeli chciałby ze mną nagrać jakiś youtuber, niech napisze w komentarzu dyskusji na Skype'ie poczcie. Wymagania to Skype minimum 12 lat i jeden film na YouTube. Spodziewajcie się kolejnych filmików z Euro Truck Simulator 2. I to byłoby na tyle. Na razie. Cześć.